ten. Co? Co z tym lekarzem? Nie ma nic, tam siedzą, kurczę, nic robią, nie z tym. Gówno lekarze tam. Ale oni siedzą tam, zamulają, śpią już ci lekarze. Siemanko, widzę, słuchajcie, jestem w szpitalu w Poznaniu. Nie czuję palca. Nożem się skaleczyłem, jest grubo. Nie wikam, co się stało, nie o to chodzi. Nie ma pomocy w ogóle, zaraz wejdziemy do gabinetu. Jest czterech lekarzy, którzy śpią, nic nie robią. Pół godziny czekam na pogotowie, pół godziny siedzą w gabinecie. O, jakiś pan doktor, gdzie ochrona? No, zajebiście. No wszedł, nie wiem co. Dzień dobry. Proszę pana, dzwoniłem przez pół godziny na 112. Pogotowie nie przyjechało. Była akcja w apartamencie. Zostałem zraniony nożem. Nie czuję nerwów w palcu. Siedzą tam w czwórkę lekarze. Śpią już. Nic się nie dzieje. Proszę tylko o wsparcie i nie mam pomocy. Ja nie chcę palca stracić, tak? Chcę tylko zszyty palc mieć, kontrolę. A pan przez 112 mówił, mam świadka, kolegę. Że odmawia. Tak. Że odmawiają mi przez dwa razy 112, że odmawiają mi pomocy. Ale na spokojnie. No mówię spokojnie. Okay. A co się okazało? I nagle przyjechało pogotowie do apartamentu. Robią ze mnie debila, psychopatę. Mów, mów. Powiedzieli nam, że przyjadą. Zgłoniłem się dopytać, za ile będą, tak? Po 15-20 minutach. Powiedzieli, że to jest tylko rana otwarta i omawiają udzielenie pierwszej pomocy. Teraz się dowiedzieliśmy, że pogotowie przyjechało. A my żeśmy tu jesteśmy. Ja tylko proszę o zobaczenie tej ramy. Lekarz to ocenił, stan tego, zszyć to. No proszę, panie Sąpanska, fajnie. Ale nie wolno nagrywać, tak? Wszystko wolno. Konstytucja, proszę pani, dobrze. To proszę pomóc, to jest pani praca, tak? Nie będę krwawił, on kleje już. Pół godziny dzwonił na 112. Mam tutaj połączenia. No pan zobaczy. Tylko proszę o kontrolę, o zszycie, cokolwiek, tak? Wie pan, no, to ja mogę pomóc. No, no pan nic nie może pomóc, niech przyjdzie lekarz. No tam mają pacjentów, bo przez chwilę... No jak siedzą w czwórkę, mam tam weź, no mam pokazać, no. No ale siedzą w czwórkę, proszę pana, no. Nie jestem też debilem. Przyjdzie lekarz. No ja będę czekał, ja nie jestem stąd, ja jestem z Torunia. Ja muszę z bratem wrócić do domu, tak? Rozumiem. Nie mamy gdzie spać. Niech przyjdzie lekarz, tutaj siedzi parę osób, które też czekają. Też się skarżą. Prosimy tylko o kontrolę. Jak chce ten palec zszyć i jechać pociągiem do Torunia. Nie, panika, ile można czekać, no. Weź to pogotowie, przyjdź tutaj, nie? Kurczę, no. Ile można dzwonić? Na 112. Mamy to nagrane. Że rękę ci złamę, żeby wolę szybciej, co? Nie no, nie zatrudziłem. Ale proszę pana, dzwoniłem na 112 3 razy. Przepraszam, dzwoniłem, oni sobie debila robią, że policja nie może przyjechać, ten pogotowie nie może przyjechać, że on sobie taksówkę wziął, jechać do szpitala, bo palec to nie jest nic złego. Wy pan z razem palca? Tak. Weź, nie wyłączam. Dziękuję, w końcu. Witam pana? Nie pana, tylko nie. Wiem, że kiedyś się wkładę. Ten wolno mu powiedzieć. Czekaliśmy się ze zwanym realiami tego wszystkiego. Przyjechaliśmy z daleka. No jechaliśmy taksówką do szpitala. No ja powiem panu tak, zadzwoniliśmy pierwszy raz. Powiedzieli nam, że mamy się zgłosić tutaj. Kiedy? Bo kolega przejął telefon. No, jakby się pan czuł, jakby pan nie czuł palca i ten. Przejął telefon, agresywnie zaczął rozmawiać. No to ja potem jeszcze raz zadzwonię. Mówię, że jest taka akcja, taka. Osoba jest poszkodowana, ma otwartą ranę kłutą. Przejęła telefon, agresywnie mówi, bo nie czuje tego palca, jest pod wpływem emocji. Oczywiście. No i nie chcieli z nim rozmawiać i chyba się nawet przyłączyli na jakiś czas oczekiwania. Znaczy wiecie, jak ja tutaj raptem z więźniem tam byłem, powiem, przyjmiła sympatyczna kobieta, która wykazała nieprzyjmiłą sympatyczną osobą, też
Ale kolega tylko chce, żeby tylko ocenić stan tego palca, szyć, no i to wszystko. A to jest tylko głupota, co wyszła mu tam, z tego, co się dowiedzieliśmy. Z kitu rękę trzeba sobie złamać, żeby operowali. Nie, no proszę pana, co to trzeba zrobić? Na przykład medyk przyszedł i to obejrzał. Nie? Ja nie chcę na przykład mówić, że czy tak. Nie chcę tu pikać. Autografów jeszcze nie rozdaję. No. Jeszcze nie? Jeszcze nie. Elektronikę. Zapraszam. Co? Zapraszam. Nie, no oczywiście, nie, no mam do tego okazję. Dzwoniliśmy kilka kopii. Pierwsze połączenie było, że nie przyjadą. Potem zadzwoniliśmy, przyjadą. Potem się pytam, dopytuję, że ratownik medyczny powiedział, że odmawia i nie przyjadą. No to żeśmy się udali tam, gdzie kazali. Teraz się dowiedziałem od znajomej, że ambulans przyjechał tam pod adres. Rozumiem. A wcześniej na tym się kazali udać. No proszę pana. No tak to już jest właśnie. I dopóki nie mamy do czynienia z tym. No jakby coś się nagle takiego stało, że komuś życie na przykład wchodzi czy coś. No to potem ręce rozkładane są. Wie pan jaki się na to? No widzi pan. No, dotyczy to każdego z was. A tu tylko chcemy, no co stała się komuś krzywda palca, rozcięta. No, już ok, najważniejsze, że już się dzieje i tylko niepotrzebne emocje. Ja wiem, bo to jest niezrozumiałe. Medyk jakby też tak nie powiedział. Też nawet do niego żadnego, proszę pana. Powiedział, że on ma odmawia. Nie przyjedzie, a potem nagle przyjechał. Jak już tu wrócił, przyjechał. Inny oddział już to wtedy powiedział. Na początku dzwoni się pod 112, dzwoni się na 999, 998 kazali dzwonić. Na Straż Pożarną kazali dzwonić pod 3998. Pogotowiono na ten na Straż Pożarną. No i teraz jak ja dostałem telefon, że pogotowie było, to... Zamrugałem, aż bardzo wziąłem. No powiem panu, cyf. Jeden wielki cyrk. No, śmiechu warto, no, nie ma co ukrywać. Dobra, ja idę. Przykro mi, no. Pan wie, tak? No, niech pan mi rzeczy po prostu. To nie jest nasza wina, że. Nie, to nie jest. My jesteśmy tylko wkurzeni o to, że sam pan słyszał za co. Kazali nam przyjechać, a teraz podnosię. Że tam ambulans przyjechał, nie ma poszkodowanego. Masz umaszczenie? No. Każą przyjechać, każą tam siedzieć. No proszę pana, osoba już mdleje. Ja rozumiem. Bardzo słabo z nią. Powiem tak, plus dla was, żeście się tak szybko, jak to się mówi, ogarnęli z tym samym, bo nie. Bo jak możecie liczyć, pamiętajcie o tym święte słowa, liczcie na to. Nic wam nie poradzę, no chciałem macie do czynienia właśnie, jakbyśmy mówili. Ale proszę pana, to wiemy, co? No nie jest tak, nie jest w życiu tak, jak myśmy chcieli. Zranił się, no co mamy zrobić? Mówimy, że nie jesteśmy zachowaliście się tak, ale nie jesteśmy w stanie, gdzie na przykład przyjechaliście i ale nie byliśmy w stanie tego zrobić. Na początku tak trzymaliśmy go, żeby nawet stał. Rozumiem. Przyszło na walki. Ale nie ma co przyjechać, a nagle przyjeżdżam. To jest cyr. To już jest... Wszystko jest si. Si? Najlepsza jest si, seniorita, si. No, seniorita, no. Najlepsza izba przyjęcia, bo mogła w tej drugiej. Prawda? To jest okej. Okej. Dobra, panowie, słuchajcie, zero agresji. Kolega jest tylko strasznie nabuzowany. No, no bo rozumiem, no chciał jak najszybciej. I tak powiem wam, zachowaliście się super, jesteście...
zajebistymi kumplami, bo niektórzy by po prostu tutaj nie zareagowali. Ale no, my tylko chcemy pomocy medycznej. No, no kolega, jest udział. Kolega ma rozciętą palca. Szybkie szycie idziemy sobie, nie? Proszę pana, problemy robią. To nie jemu, jest tak, że jemu tak szybkie ręczą od palca to leciało ciurkiem, powiem panu. Domyślam się. Z ciurkiem leciało. Ale zobaczcie, sami jesteście po prostu zajebiści, bo naród zareagowaliście, nie czekaliście na karetkę. Krwawione cały. Ale jesteście na miejscu, tak, to jest ok. Tak? A, tylko że pogotowie powinno być wcześniej. A nie jak my jesteśmy tutaj. Kazali nam przyjechać, przyjechaliśmy, oni nagle przyjechali. Rozumiem, tam. No, czyli to jest właśnie waszą maślane i kowy. Dzwonimy na 112, oddział w innego województwa, dzwonimy na to z innego województwa. Każdy dzwonić na to, dopiero się dzwoniliśmy na Poznanie. Na dziewiątki żeśmy dzwonili. No. Z Torunia. Z Torunia. Potem na to, też z Torunia. Nie na ten inny numer, dopiero Poznań. No proszę pana, no. Przyjęte 3 zgłoszenia i dopiero jedno nie przyjechało, a jeszcze potem powiedzieli, że mamy jechać tutaj, no. Jak tam? Jest okej? Okay? Jedziemy do jednego szpitala, do ortopedy. Może ciemno poszło. Ja będę jechał karetką, no. Możemy mieć w papierach, to jest bardzo blisko. No, to proszę bardzo was, żebyście jechali taksówką. Ty jedziesz tam do ekipy i tak dalej, wraz ją zostanie. No ortopeda ma być w miarę szybko niby i tak dalej, nie? Ale to co, dasz jakiś znak, czy przyjedziesz tam? No dam jakiś znak. Ale może za mnie jechać. Nie możesz jechać z nami, bo oni wtedy nie odpowiadają za ciebie. Telefon. Jedziecie na Grunwaldzką. No byś pytał drugiego, no. Lech. Bo my nie mamy ortopedy. Cześć widzowie. Dobra. A co? Do siebie. Dróżka życzę. Cześć, cześć. Też się nie dajcie, nie? Pamiętajcie, macie prawo. No. Poczekaj, cię stworzę. Dobrze, pana nie nagrywam, ktoś dziękuję za pomoc. Dziękuję również. Za dobre słowo. Zdrówka życzę. Wzajemnie. Mam nadzieję, że na Grunwaldzkiej będzie szybko. No też mam nadzieję, bo to kurczę, wie pan, stąd nie jesteśmy. No wie pan, to są zawsze emocje. Tylko mógłby. Tylko wie pan, no nie ma tych ludzi tutaj, nie siedzą. Lekarze siedzą, nic robią. Ja bym pomógł człowiekowi od razu, nie? Tylko chodzi właśnie o pomoc. Zajebisty chyba pan kolegów. No, brat i kolega, tak. Aha. Tak myślałem. Pan też jest zajebisty, żubik. Dobra. Dziękuję. Jest pan zajebistym ochroniarzem. I zobaczymy, czy jest pogotowy zaraz, nie? Mają wezwać chyba. Tak powiedzieli lekarze. Czy przyjedzie coś? Tylko szpital drugi, nie? Ale to co? Karetka ma być? Ma być karetka po mnie. Wy nie możecie wsiąść, bo... No dobra. Karetka za was nie odpowiada. Taksówką. To weź, podjedźcie razem. Radem. To jest bardzo blisko. To muszę telefon mieć. Poradzicie sobie? No niech przyjedzie pierwsza karetka, ja marznę. No to wejdzie środka, wejdźmy do środka. No idziemy. Oj widzowie, grubo, ścięgno rozjebane chyba. No do ciepłego idę tylko. No chodź. Oj kurczę. Ale złamane, teraz rozcięte. A wiesz, no trudno, nie? Klątwa. Ale jak klątwa, kurde, co ty jeszcze gadasz, Łukasz? A to co, wkleję cię tam tak szybko, czy ja? Ale też, z czyli tato? W cholerę krwi poleciało. No. Tu nie ma ortopedy. Ortopeda zajmuje się palcem. No. Niby ścięgno poszło, nie? No. Tylko oni nie gwarantują, że tam nie będzie szybko lekarza, bo mają pacjentów i że nie mają robić kłótni. A najlepsze jest to, że weszłem tam do tego gabinetu. No. Tu jest pan, co nagrywa? Od razu się lekarz znalazł, widzisz? I to jest właśnie to, widzowie. No ja nie świruję, słuchajcie, ja z Łukaszem jestem z Trunia, wiecie o tym? Chcę do domu wracać. Wejdź tam dalej, bo tu... Zimno. Patrzcie, nie ma nikogo, nie? Pusty gabinet, kurde, sala. Ludzie tam siedzą, też nas popierają, też potrzebują pomocy. Dlaczego? Nie wiem, dlaczego nie ma streama widzowej. Nie wiem. Ja mam nadzieję, że wrócę do Torunia jak najszybciej, to włączymy streama. Jutro, pewnie w niedzielę, czy dzisiaj. Czy będzie stream z domką? Ja jestem w Poznaniu, w szpitalu. I kurczę, palce nie mogę ruszać, mam rozcięty nożem. Boli się afery. Ale oczywiście, słuchajcie widzowie, no. Siedzą ludzie, tak. Siedzą ludzie normalni. Ja wchodzę do gabinetu bez pytania. Tam siedzi 4 lekarzy, którzy prawie śpią, tak. Co jest ty?
Mówię, Łukasz, włączamy streama. Mój telefon jest zalany, mam wejście zepsute, nie wiem dlaczego. Sprawdzę to. I nagle, jak poszedł stream i wy widzowie zaczęliście to oglądać, nagle wzięli mnie do gabinetu. To jest pan nagrywa? Pan nie nagrywa, pan afery nie robi. Pan nie nagrywa, nie. My panu pomożemy. Nie pytajcie, czemu nożem. Nie chcę wnikać, gdzie jest Radek? Będę miał moment, jak się skontaktować. Kurde. Się ty masz telefon, nie? I bateria nawet spadnie w ogóle, nie? No, czekaj. 8%. Boże, lała. Ludzie, tu nie chodzi o to, że ja robię aferę, że tam cokolwiek, tylko ja chciałem wezwać pogotowie do apartamentu. Wszędzie krew się lała. Dzwoniłem dwa razy na 112 i na 998. Pogotowie nie przyjechało. Powiedzieli, że do takich spraw nie przyjeżdżają. Nie, boli trochę, ale tu nie chodzi o to. Chodzi o to, jak to wychodzi, jak to wygląda. No 998 było zawsze, nie? 998, pogotowie, czy to stracisz? Dobra, pomyliłem. 999, nie wiem. O Jezu, dobra. No dobrze, widzowie, no. Mówiliśmy to już. Silny palec. Nie chcesz mi się kierować. Kobiety. Dziewczyny. Gówno mi się kłamać, ja ją zniszczę. Widzowie, ja wam wszystko opowiem. Wszystko nagrałem. Poszło przez pewną typiarę, chcieli Radka pobić, grozili nam. Stanąłem w obronie Radka, który spał z bratem. Nie odpuszczę, nie? Martyna. Co Barka? Jak Barka? No kocham was, widzowie. Zobacz, palec w trasę. Barka. Nie wiem. Niż po bardzo. Nie, ale wy jesteście, kurde, niepokonani, nie? Daj mi, co się stało. Co się stało? No poszła za dyma, stanąłem w obronie Radka z Łukaszem. Grozili nam, pewna typiara, zresztą trzeba pieprzyć. Poszła afera, poszły noże i poszedł palec, nie? Nie chcę wnikać, mam wszystko nagrane. Nie chcę robić problemów. No serio, bardzo piszecie moderatorzy. Ja chcę tylko ten palec zszyć i wracać do Torunia. Mam to wszystko w dupie. Ja mam to w dupie, widzowie. Ale ja nie chcę siedzieć do 6 rano jak z nogą kiedyś. Ja chcę to tylko zszyć. I chcę jechać. O, chłopaki, naczekajcie się, kurwa, naprawdę. No to idziemy, nie? Pytamy lekarza. Ale mnie tylko karetkę wysłać. Ale są karetki, nie? Będą cię odpierdalać od jednego szpitala do drugiego, kurwa, jak tak będziesz, wiesz. Ale do ortopedy tu nie ma, powiedzieli. Tu nie ma ortopedy. Kurwa, no nie. Mieli mnie tylko stąd transportować gdzieś indziej, bardzo blisko i tyle. Tam miałem czekać, ja to rozumiem, ale... No nie wiem, nie umiem ci powiedzieć. No wiem, że chcesz dobrze, nie? Wydaje mi się, że kurwa mają ortopedę, ale wiesz... Zaraz sprawdzimy. Zaraz sprawdzimy. Strajkują, to jest szpital. A macie państwo ortopedę w szpitalu? Nie ma. Czy ma? Druga filia nasza. Właśnie miałem mieć karetkę na chwilę i tam jechać i tyle. Tak, i przyjedzie karetka po prostu. No to jak na siebie, kurczę, no. Karetka to... Czekamy.
To nie wiem, czy tyle ludzi... Nie wiem. Jest pan Isa? Boże. Izba przyjedzie. Łukasz, masz kabel? Dawaj, szukamy kontaktu. Musisz rozłączyć. Nie. Dlaczego? Bo tam trzeba kabel. Szukaj kontaktu. No, zimno mi. Umieram, widzowie. Czuję, że drugi świat się czuje. Nie wiem, ale... Nie. Ogólnie, wiecie, co jest najlepsze? Jestem w szpitalu, gdzie przez pół godziny dzwoniłem na 112. Nikt nie chciał mnie przyjąć. Jestem w szpitalu, który polecił... Inaczej, pogotowie ratunkowe poleciło ten szpital. Przyjechałem tutaj, czekałem na kontrolę. Olali to. Zrobiłem streama. Nagle miałem konsultację z lekarzem. I to jest wielki szpital, który nie ma ortopedy. I ten szpital wezwał karetkę, na którą czekałem już 15 minut. I czekajcie, to jest najlepsze. 112 odmówiło pomocy. Jestem w szpitalu, do którego mnie wysłali, tu nie ma ortopedy. I ten szpital wezwał karetkę i tej karetki nie ma. A ja muszę wracać do Torunia, nie mam noclegu z BTM. Jest ze mną kurczę widz, pomaga. No i co? Weź, bo ja zaraz. Ja, ale jak nogę miałeś złamaną, też do Torunia musiałeś jechać, pamiętam? Ale to było na moją odpowiedzialność, bo tutaj czekam na operację 2 tygodnie. No i to do powodzenia z ładowaniem. Dlaczego? Mam trzymać? 100%. Tak musisz trzymać. Mówiłeś to. No, aha, też masz zapytać? No tak musisz. Jestem w Poznaniu. Jak sobota? Tak trzymaj. Weź jakoś posz może. Przyjechał, co? To nie ma o co, Marcin. Czekaj, trzymaj komórkę. Proszę, moją komórkę. Zapisać tam. Szpital pusty, ty zobacz, tam się nie widać końca, nie? Ładuję. O, ładuję. Tu mnie nie widać, ty. Widzisz czoło. Ja pierdzielę. Wiecie, mnie bardzo to boli szczypie, ale to nie jest śmieszne. Jak chcę wracać do domu, do Torunia? To jest COVID, człowieku. Z Poznania. Czekałem ponad pół godziny na 112. Jestem w szpitalu. Kolega mnie widz przywiózł. Czekam teraz 20 minut niecałe na pogotowie, które ma mnie przewieźć do szpitala, gdzie jest ortopeda. Bo w tym wielkim szpitalu, to jest bardzo duży szpital. Nie wiem kogo. Nawet w recepcji. Nie no, pani może jest. W tym szpitalu nie ma ortopedy. Naprawdę. Ja jestem z palcem. Mam ścięgno chyba rozwalone nożem. No nie mogę zgiąć, po prostu. To jest lewe? Lewy, kurde, to skończył. No nie. Maciek, Maciora, słuchaj, jest dobrze. Łukaszowi się nic nie stanie, ale... Powiedziałeś, że ortopeda. Ja nie robię afery specjalnie, tylko chcę kurczy palec. Jakby tak się Agnieszka martwiła, nie? To... Nie muszę mieć palca nawet. Piję białko. Weź się widzowie, pomóżcie jakoś, kurde, nie wiem co mam robić. Chomik zna to, Jezu. Wiem, który z TikToka, ten chomik, wiesz. Ty, nauczyciel dzwoni. Wiem, wasz, też was kocham. Jest fajnie. Nie dzwonią. Pomóż się. O Boże. Pulsujemy już te palce. Jak pojadę taksówką, to nie będzie czegoś takiego, że mnie tutaj zarejestrowali. Rozumiecie to? Ja chciałem jechać taksówką, ale pani doktor powiedziała, że jak pojadę taksówką do innego szpitala, to już nie jest to zapisane w jakby w karcie, rozumiecie? I tam już mi nie pomogą już. Czy coś. Tak później. Jest bateria, Łukasz. Jedziemy taksówką. Tragedia. Nie wierzę. Co? Nie wierzę. Ja jestem nienormalny. Nie, mama nie wie.
Mój telefon padł. Ładowarkę mam zalaną. No były dymy po prostu, no co. Stanąłem w obronie Radka z bratem. Poszła awantura, poszedł nóż. Noza już to nie wiesz. A, nóż nie widzę. Co z Bartkiem? Co z Radkiem, Łukasz? A, nie masz chłopki. Leczka, no nie wiem, no ma na razie za ten czarnego palca. Teraz ma przyjechać do innego. Ma przyjechać do drugiego palca, prawdopodobnie ma rozcięty. Nie do innego palca, tylko do innego szpitala. A cię mam jechać do innego szpitala. To ortopedy, tak? No tu nie ma ortopedy. No. Nie wiem, widzowie, nie wiem, ile ludzi mnie ogląda. Nie wiem, Łukasz. Palec mi już cały spuchł. Tylko ten palec szyć. I chcę wracać z Łukaszem do Torunia. Ja nie czuję palca, nie mogę zgiąć. No po prostu no, nic nie mogę zrobić. Już za nikogo się nie wstawiam, nigdy nie. Mam w dupie Radka. Tak nie może być. O kobiety chodziło, no widzicie. Dobra. Masz spuchnięty? No mam spuchnięty, no oczywiście, bo ja go kurde nie czuję go. Nie mogę tak, wiesz, o to jest Max. No gdzie te pogotowie? Mam pytanie. Słucham panią. Czy pan się rejestrował w tej rejestracji, dostał pan dokumenty i do nas pan wrócił? No właśnie nie, kolega mówi, że nie. Ale, a co ta pani ma do gadania, gdy gadałem z doktorem? Pani tak, z głównym lekarzem i karetka została wezwana. Tak, ale i tak musi się pan zarejestrować. Dobrze, czy mogę wezwać taksówkę, jechać tam do szpitala, bo powiedzieć jaka sytuacja, a nie czekam jak debil, palec mi krwawi cały czas. Ale... ortopedy nie macie w takim wielkim szpitalu. Nie, bo mamy w swojej grupie filii na ulicy Głowacka. O to właśnie chodzi. To dlaczego nikt mi nie powie? Pan będzie na własną odpowiedzialność, tak było kiedyś z moją nogą, jak tam tak, turnia. Ale myśleliśmy, że pan jest zarejestrowany, bo jak jest pan zarejestrowany, to sam pan nie może. Ale pani powiedziała doktor, że wezwała karetkę. Dla tak, mnie, tak. Bo brat ze mną nie może jechać, bo to jest coś tam tak, ale ja czekam jak debil. Ale i mówię to ludziom, że czekam. Ale pani kazała. Nieprawda, tak mi nikt nie powiedział tam. Lekarz pana widział i lekarka powiedziała, że pan ma się zarejestrować. Nie, że zaraz będzie karetka, mnie zabiorą. No bo pani nie wróciła. Ale ja byłem! No tak, i pani. Że zaraz będzie karetka i mnie zabiorą. Pani pierwszy kłopoty. Nie, nie, oczywiście, że nie. Dobrze, czyli tak. Proszę się zarejestrować. Zarejestruj. Chyba, że pan chce sam od razu jego. Ale nikt tego nie powiedział mi od godziny, tu jestem już. Pani doktor powiedziała, która pana dała palec. Wielki szpital pusty, jadę na waszą odpowiedzialność. Spoko. Własną odpowiedzialność, znowu jadę do drugiego szpitala. Ludzie. To już, że płacą. Dyżurna jakaś tam, dobra. Jadę, dobra. Drugi szpital, wyrzucili nas, krew leci. Łukasz, uważaj na ten telefon! Słuchajcie, to jest wielki szpital. Mamy. Gdzie jest ten drugi szpital? Sprawdzisz Google Map? Ale jaki to miał być? Na Grunwaldzkiej. Drugi jakiś, nie wiem. Wyrzucili nas ze szpitala, który jest pusty, wielki. Śpią lekarze. Śpią lekarze, czekaliśmy 112 pół godziny, powiedzieli, że z palca do palca nie przyjeżdżają i tak dalej. To jest szpital, pokażę wam jaki. Na Przybyszewskiego. Na Przybyszewskiego, tu się nie chodzi o to, czy jestem magikal, czy kurwa jakiś tam, wiesz, pojeb czy coś. Bądźmy ludźmi. Nagle pani dyżurna wyszła, że miałam iść do rejestracji. Pani doktor powiedziała, że wezwała karetkę, ale mam jechać sam, bo brata nie wezmą. Bo coś tam, coś tam. Czekamy 20 ponad minut. Ja się wykrwawiam z palca. Nie mogę zginać go.
I nagle pani do mnie wyszła, bo się rejestrował, ale nikt mi nie kazał. Pan nie robi afery, pani streamuje, po co pan nagrywa, pan Edkę wezwaliśmy. W tym szpitalu wielkim nie mamy ortopedy. I teraz musimy ze znajomym i z moim bratem znowu na własny koszt, zamiast 112, zamiast pomocy w tym szpitalu wielkim w Poznaniu, jechać do drugiego szpitala w Poznaniu, do ortopedy. No. O to chodzi. O to chodzi. Jaki ten powerbank był? Biały cały. Biały cały. Przyparytowany. Zobacz, czy jest na chodzie. Na stole powinien być. Nie wiem, nie widzę czatu, widzę. Tak. No, nie wiem. Mówi, że nie ma. No musi być. Gdzie to? Dobra. Tu. Przecieka mi już palec, wiesz? Szczypie, w cholerę. Nie mogę nim ruszać. Co? Jakiś biały po kapsle? Nie wiem, zrób zdjęcie i weź na WhatsApp. No nie chodź ten palec, ludzie. Zrób pomocy. Nie, bo mi bateria pada, trzeba mieć kontakt. Tylko tego pana bateria. Wiem, ile prosto jest. Ty. Te niebieskie to mogą do nas jechać. Siedem. Chyba po ciebie, słyszysz? Ale karetka? Jeżeli karetka jakaś, ty. Jak to jedzie po mnie, nie? I pani powiedziała, że nie po mnie, to macie dymy, nie? A nie, skręciła. A to jest ogólnie? No i dupa jeża, ty. Nie. Dobra, ten. Tak się jedzie? Tak. Dobra, to mam 7%. Czekaj, to już się kurczę. Ja pierdzielę. Teraz ja, tak. Ja się cieszę, że nie ma zimy, bo bym zamarł się z bratem, nie? Zero pomocy, w ogóle nic. Zero. Gdyby nie to, że jesteśmy, kurczę, tam jacyś rozpoznawalni, gdyby nie stream, to by w ogóle nikt nikogo nie poprosił. Najlepsze jest to, słuchajcie. Ja będę się śmiał, jak teraz ten. Słuchajcie, cicho, coś powiem, póki jest bateria. Patrz. Jadą, ty. A wiecie, co jest najlepsze? Byłem w gabinecie. Słuchajcie, byłem w gabinecie, gdzie czterech lekarzy spało. I nagle. Słuchajcie, ale cicho. Słuchajcie, i nagle wyszedł lekarz z gabinetu obok, nie? Tak, w dupie to mam już teraz. Aha. Tak się ciągnę. Halo? Ale słuchajcie, dajcie mi coś powiedzieć, Łukasz. Łukasz, słucham cię. Było czterech lekarzy. No tak, i spali nawet. Spali. No. Że mam czekać na doktora, tak? Tak. A skąd wyszedł lekarz? Z gabinetu obok, drzwi obok, nagle. Ale pan nagrywa? Tak, mówię, nagrywam. Ale po co pan robi aferę? Tą karetkę, my dojedziemy i będziemy się spotkać. Taka afera jest, ty. Pa, kolejna, ty, pa. Karetki, jo. Siemanko, jo. Aha, po mnie chyba. Nie po mnie, to normalnie po mnie. Nie wiem, panowie. Dokąd się tam rejestrował? Ale nie o to chodzi, ja czekam na to. Widzowie, dobra. Radek dzwoni, martwi się o przyjaciela z Łukaszem. Jedziemy taksówką do drugiego szpitala. Kończy streama, będzie bateria, to włączę, dobra? Dzwoni do Radka.